Dzień dobry, szanowni państwo. Witamy serdecznie w budynku przy ulicy Radomskiej, w budynku, w którym od dziś będzie mieściła się miejska noclegownia. Jak państwo wiecie, noclegownia mieściła się przez wiele lat przy ulicy Lipowej. Kolejnym miejscem, w którym mieściła się noclegownia, był budynek Zębiecki przy ulicy Szkolnej, budynek należący do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Było to miejsce tymczasowe, ale to tymczasem trwało kilka lat. Do tego momentu, do momentu, w którym udało nam się przygotować budynek, który należał wcześniej do Miejskiego Zakładu Komunikacji, na potrzeby miejskiej noclegowni. Wcześniej mieściła się tu także jedna ze szkół niepublicznych na terenie naszego miasta. Jak państwo za chwilę zobaczycie, budynek dzięki współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który za chwilę zostanie przekształcony w Centrum Usług Społecznych, z wykonawcą firmą Demax za kwotę blisko 450 tysięcy złotych został zmodernizowany. Wykonano schody zewnętrzne, wykonano remont budynku, wykonano roboty ogólnobudowlane związane z remontem sieci elektrycznej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodnych. Zostały wyremontowane łazienki, zostały przygotowane pomieszczenia do noclegu, została przygotowana kuchnia z jadalnią, zostało przygotowane pomieszczenie pralni, pomieszczenie na odzież brudną, na odzież, która będzie do wykorzystania. Ten budynek zyskał nowe oblicze i tu moje gorące i serdeczne podziękowania dla dyrekcji, pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dla wykonawcy serdeczne podziękowania, a także dla miejskich spółek, Zakładu Energetyki Cieplnej i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, które uczestniczyły w tym procesie. Serdecznie dziękuję także pracownikom Urzędu Miejskiego, w tym panu Kazimierzowi Sławkowi, który nadzorował te prace. Wszyscy dołożyli tu swoją cegiełkę do tego, żeby można było w naszych podopiecznych miejskiej noclegowni przenieść w dużo lepsze warunki. Jeszcze w tym roku, przed Bożym Narodzeniem, zyskają oni nowe miejsce do pobytu. Szanowni państwo, tak jak pan prezydent powiedział, jeszcze przed świętami, bo już w poniedziałek 21 grudnia zaplanowaliśmy przeprowadzkę. Moglibyśmy zrobić to wcześniej, jednak jeszcze do 20 muszą zaczekać. Jeszcze jest kwarantanna w starej noclegowni, ale ona już się kończy 20 grudnia o północy, więc w poniedziałek. Na szczęście nikt nie zachorował, wszyscy są zdrowi, więc bez problemu będziemy mogli się przeprowadzać. I szanowni państwo, też od momentu przeprowadzenia tutaj noclegownia będzie przez okres świąteczny czynna całodobowo i w ogóle też będziemy chcieli zorganizować w ogóle w inny sposób noclegownię, żeby ona była czynna jak najdłużej, że wprowadzamy programy i takie pracy socjalnej, programy uspołeczniające po to, żeby po pierwsze, spróbować jak największą liczbę naszych podopiecznych wyprowadzić z bezdomności, a nawet ci, którzy w tej bezdomności pozostaną, żeby potrafili żyć w pewnych standardach i żeby też to miejsce nie uległo też zdewastowaniu. To tyle z naszej strony. Chciałem też jeszcze serdecznie podziękować, pan prezydent tutaj podziękował wykonawcy firmie Demax. I bardzo wykonali szybko i solidnie kawał dobrej roboty. Chciałem też podziękować tutaj naszym miejskim spółkom za dobrą współpracę i Zakładowi Energetyki Cieplnej i również Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach, jak również Spółdzielni Socjalnej Starachowiczanka, bo to różne, czasami nawet drobne, ale istotne sprawy, szczególnie w krótkim czasie, kiedy taki duży remont jest skumulowany w zaledwie kilku miesiącach, kiedy trzeba wykonać ogrom prac. Każde ręce i każda pomoc jest na wagę złota. Serdecznie dziękuję. Dziękuję również pani Janecie Gołębskiej, bo jakby upoważniłem ją tutaj już w tym końcowym etapie, żeby doglądała już jakby ostatecznego umeblowania, wyposażenia noclegowni. Ze swej strony chciałbym bardzo gorąco podziękować za współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Bez tak układającej się dobrze współpracy o tej porze roku nie można by było zrealizować tak dużego zakresu robót zewnętrznych, wewnętrznych. Życzyłbym innym wykonawcom również takiej współpracy i takich inwestorów, którzy pozwalają na to, żeby te roboty przebiegały szybko, skutecznie i oczekujemy dużej pomocy. Dziękuję bardzo.